Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl. Witam w kolejnym odcineczku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. I dzisiaj zajmiemy się... Zanim czymkolwiek się zajmiemy, sobie odpocznę. Eliksiry sobie tam uzupełnię. I idziemy sobie porozmawiać z Yennefer, bo chyba to nam tylko zostało. Chociaż nie jestem pewien, czy nie powinienem się jeszcze gdzieś udać. Bo w sumie tu mam jeszcze jakieś wejście. Są jeszcze miejsca, które mógłbym tu odwiedzić, ale pójdziemy porozmawiać z Yennefer, zobaczymy, co ona od nas chce w tym wiedźmińskim siedliszczu. Jaki ja mam poziom w ogóle postaci? 24. Ja tu coś mam ciekawego. Buty wiedźmińskiego cechu kota, spodnie wiedźmińskiego cechu kota. Pogadajmy z Vesemirem. Spójrz w ogień, a teraz tu. Zachowanie źrenicy w normie. Tak? W czym rzecz? Widziałem się z Imhyrem. A są jeszcze jakieś koronowane głowy, których nie widziałeś? Kilka. I miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Pamiętasz pierwszą wojnę z Nilfgaardem? Bitwę pod Soden? Cała północ walczyła razem. Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. A czarodzieje byli bohaterami, o których śpiewało się pieśni. Niewiele już zostało z tego świata. Na razie. Spójrz w ogień. A teraz tu? Co cię właściwie Vesemirze obchodzą Królestwa Północy, tak naprawdę to nie ma już większego znaczenia dla Wiedźminów. Chyba, że się mylą. Oreny, tu znalazłem pomniejszy glif, pustą butelkę. No, proste narzędzia kowalskie. Fauna północy, już przeczytałem. Dziki Gon też przeczytałem. Wywiad z wampirzem przeczytałem. No tak, by the way, to oczywiście wywiad z wampirzem jest easter eggiem nawiązującym do książki pani Anne Rice, amerykańskiej pisarki, pod tytułem Wywiad z wampirem, no ale to raczej większość z was powinna wiedzieć chyba. A jak ktoś nie wie, to się właśnie dowiedział. Mała anegdotka odnośnie wampirów, jeszcze na opisanych w książce pani Anne Rice, czyli w wywiadzie z wampirem, w Wampirze Lestacie, czy w Księciu Lestacie i w innych książkach o wampirach, która ta pani napisała. To trzeba wiedzieć niektórym, tym co się interesują grami fabularnymi szczególnie, że wydawnictwo White Wolf, takie amerykańskie, które
Tworzy gry RPG, takie papierowe, z podręcznikami, dodatkami itd., itd. Stworzyło linię takich gier w tak zwanym świecie mroku, czyli takiej alternatywnej wersji naszej rzeczywistości, w której żyją wszystkie legendarne stwory, czyli wampiry, wilkołaki, mumie, magowie, upiory itd., itd. I właśnie na kanwie wampirów przedstawionych, czy tam sposoby przedstawienia wampirów opisanych w książkach Anne Rice, powstała gra Vampir Maskarada, później Vampir Mroczne Wieki. I właśnie te wampiry, takie z podziałami na klany, różniące się od siebie, politykujące, cierpiące, takie z jakimiś egzystencjonalnymi rozkminami i rozterkami, no to właśnie to są wampiry zapożyczone poniekąd z książek pani Rice właśnie. Coś tu muszę wyrzucić, bo mi się zrobiło przeciążenie. Ale nie to miałem wyrzucić. Dobra, no nazbierałem różnych pierdół, ale zostawiam je i wyrzucam. Bo jestem przeciążony i nie mam jak się poruszać specjalnie. Teraz pójdziemy do... Tu jest Lambert. Tu jest Lambert, opowiem ci fraszkę. Gdzieś tu jest Yennefer, się kręci po jakichś zapydziałych dziurach i komnatach. Nagle muzyka przestała grać. To nie jest dobra nowina. Ucho. O ja pierdzie. Chyba jest, nie trafiłeś na dobry moment. Cholerny kryształ. Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, przepraszam, ale nie jestem w nastroju na żarty. Co cię gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba na grzyby. Chłopaki, cóż, chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ... Nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Wszystko wytłumaczę, jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Masz jakieś wątpliwości? Nie ufasz nam? Ufam. Ale boję się, że wy nie ufacie mnie. Dlatego wolę utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Póki co. Pokrętna logika. Może tak się wydawać, ale jeszcze przyznasz mi rację. Słyszałem o łóżku. Wolisz spać na ziemi? Nie polecam. Podłoga jest z kamienia. Strasznie ciągnie. Wolę to, niż wyciągać rude kłaki z materaca. Tak przeżywasz Triss, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczę się inaczej. Geralt. Nie chcę wyjść na pamiętliwą zązę, ale jednak pieprzyłeś moją przyjaciółkę. W tym właśnie łóżku. Tak, wiem. Straciłeś pamięć. Niech ci będzie. Umówmy się tak.
Nie będę ci już robiła o to wyrzutów. A ty nie będziesz mi wypominał tego głupiego łóżka. Zgoda? Zgoda. Świetnie. To przejdźmy do bardziej palących kwestii. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Już to załatwiłem. O proszę, jaka proaktywna postawa. No to zostaw jeszcze drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. A z kim będziesz rozmawiać? Czy to też tajemnica? Bynajmniej. Z Idą Emean. Kojarzysz? Jakżeby nie. Członkini Loży. Elfia wiedząca. Właśnie. Wiedząca, jak sama nazwa wskazuje, dużo wie. Więc poradzę się jej w sprawie Umy. Zadowolony? Mam uraz do twoich koleżanek po fachu. Wiedzących czy niewiedzących? No jak trzeba, to trzeba. Chyba jednak nie do wszystkich się zraziłeś. Ale mniejsza z tym. Ha, znowu ty mi słowo wypomniała. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Mhm. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. O Boże. A, jeszcze. Tak? Dziękuję, Geralt. O proszę. Usłyszał dziękuję, no naprawdę. To musiało być ciężkie. Masz nowy przedmiot fabularny. Aby przygotować go do użycia, umieć go w odpowiednim miejscu w panelu ekwipunka, następnie wybierz z menu szybkiego dostępu. Aby użyć przedmiotu, wciśnij bądź przytrzymaj zakłócenia. Tutaj nic nie czuć. Może ta Keira Metz w końcu miała tu przybyć. O ile dobrze pamiętam. Uciekając przed prześladowaniami czarodziejek przez Zeradowida. Potestyzator. I ona trzymała tajemny potestyzator. Nie wygląda na małe urządzenie. Chyba coś mam. Sygnał robi się mocniejszy. Muszę być już blisko. Widzę, że Yennefer znalazła kogoś do łażenia z pikającą różdżką. Sygnał robi się mocniejszy.
Muszę być już blisko. Co? Możemy porozmawiać? Szukam Ciri. Popielate włosy, blizna na policzku. Widziałeś ją? Jak mogę ci pomóc? Myślisz, że uniwersalia istnieją jako istota konkretnych rzeczy, czy są tylko wytworem umysłu? Też tak myślę. Jak mogę ci pomóc? Bywaj. O, ciepło, gorąco. Konne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Puls niski, ale regularny. Konne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Więc to jesteś. Ciepło, gorąco. Patrz, jakie ładne. Ciekawe, jak boli się z nebra. Konne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. Zakłócenie dobiega stąd. Ciekawe, co tu jest. Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. Już ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo? Tak myślałem. No, już, załatwione. Możesz iść. A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe. Dobra. Załatwiliśmy temat. Patrz, jakie ładne. Ciekawe. Nie boi się srebra. Thank you.
Naprawiłaś megaskop? Dzięki, już działa. Co to było? Bomby dwimerytowe. Lambert zostawił je przy łóżkach. Mhm. Zapewne się nie domyślał, że to zakłóci pracę megaskopu. Wiesz, on się nie zna na megaskopach, więc... Proszę cię, Lambert jest wredny, ale nie głupi. No ale mniejsza z tym. Gotowy do rozmowy? A mam w niej brać udział? Myślałem, że członkinie loży nie dopuszczają byle kogo do swych tajemnic. Potraktuj to jako dowód zaufania. No dobrze, zacznijmy. I błagam, zachowuj się. Przed chwilą powiedziałaś, że mi ufasz. Nie łap mnie za słówka. Kedmil, Yennefer Vengerberg, Gwynblade? Kedmil, Ensevern. Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Rozumiem. Jak brzmią słowa zaklęcia? Vafeil Elaine, Kedmil Folin, Gledvdorn Eptenate, Bundro Itne i Yahus. Pewnie Ludwol. Co to za dialekt? Leit en Undot. Czyli? Tak zwana jedna mowa. Zapomniany język z czasów jeszcze przed wędrówką. Wędrówką? Potem, Geralt. Słyszałaś już te słowa wcześniej, prawda? Tak, w legendach. Tych bez szczęśliwego zakończenia. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia. Pomóc może tylko inkantacja Agnes z Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara. Ale nie gwarantuję, że to wystarczy. Dziękuję, Severn. Vafeil. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. O co chodzi? Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. A świat umrze wśród mrozu. Znam przepowiednie i tliny. Znasz, nie wątpię. Ale czy rozumiesz? Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. To o co chodziło z tą wędrówką? O matko, nie uczyli was tu historii, co? Nie, Vesemir był zdania, że szermierka bardziej się przyda na szlaku. Odpowiesz mi? Pewnie. Na naukę nigdy za późno. Elfy Ensid i Enel tworzyły kiedyś jeden lud, En Undot. Ale potem miała miejsce jakaś katastrofa, nie do końca wiadomo jaka. Musiały opuścić swój świat i po drodze się podzieliły. Czyli jeśli klątwę umy rzucono w tym Leif En Undot... To jest stara. Bardzo, bardzo stara. Zrozumiałaś, o co jej chodziło? O Ciri oczywiście. Mogliby się wreszcie od niej wszyscy odczepić. Nie liczyłabym na to. Ciekawa rozmowa. To co teraz? Wszystko gotowe. Zbierzmy chłopaków i możemy zaczynać. No to dowiedziała się, że to jakaś inkantacja, bla bla, kogoś tam. Agnes... O, mam nowy poziom. Słuchajcie, jakiś odwrotny trójkąt. Możemy zaczynać. Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel, pójdź. Póki co, ja tu wydaję polecenia, moja droga, nie ty. Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za umę po mojemu. Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć. Ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Zabiorę umę w góry. I co, będziecie razem wyli do Księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem. Nie, nie będziemy wyli.
położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na... Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Moim zdaniem... Znam je, ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię jak będzie. Wrócę o świcie, z Umą. Albo z tym, kogo skrywa. Lesemir robi się drażliwy na starość. To jeszcze nic. Nie było cię zeszłej zimy, jak Lambert go przekonywał, żebyśmy wynieśli się z Kermorem. Bo na co nam ta ruina? Ściana grzyb z dachu się leje i zimno tu jak w pieprzonej psiarni. Lesemir wstał bez słowa, wziął miecz, trzasnął drzwiami. Cały miesiąc go nie było. To co robimy z wolnym wieczorem? Wesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie. Wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Możemy się też napić. To do mnie bardziej przemawia. Też nie odmówię szklaneczki albo dwóch. No, to przegłosowane. Dobrze, ale za chwilę. My z Geraltem musimy jeszcze porozmawiać. O, brzmi poważnie. Do zobaczenia później. Coś się stało? Nic. Chciałam cię tylko na chwilę odciągnąć. W taki sposób, żeby chłopcy nie wyczuli, co się święci. Co się święci? Pójdziemy na górę i będziemy się kochać. O. Jak zawsze wiesz, czego chcesz. Za stara takie jestem, kobiety są. Zawstydzonego podlotka. Chyba, że mnie ładnie poprosisz. O. To jak, idziemy? Potem do nich dołączysz. Za godzinkę. Albo dwie. Jasne. Albo za trzy. Trzymam ze słowa. No, Geralt, jakbyś mógł odmówić? Tytki! 18+. Wszystko patrzyło po roże, a miecze rozrzucone w nieładzie. Z kominka bił ciepły płomień. A tu jakie wilki biegną! Cóż to będzie za napaść? Wilki na sarnę polują. Jakaś poetycka metafora pogodzi za zwierzyną. Chyba, że... Ohoho! Gonił wilk razy kilka i się spierdzielił w przepaść. No proszę. Gołąbeczki jednak postanowiły do nas dołączyć. Dobrze się bawiliście? Co zazdrościsz? Przecież słyszałeś. A poza tym nie nasza sprawa. Jan, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. O, proszę. Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. O, to będzie się działo. Gdzie byłeś, kiedy cię nie było? W Aldersbergu. Polowałem na wyższego wampira. Aha. To są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś.
Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. Romans przy pracy? Kiepski pomysł. Wampir mógłby cię zastać ze spodniami na kostkach. No, niby tak, ale z moją aparycją trzeba korzystać z każdej okazji. Może chyba, że zaliczył wampira. A ty z kneblem. No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy, taki szewczyk dratek. Alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszeńców. Niezła historia. Co u ciebie, Lambert? Trafiły ci się jakieś ciekawe zlecenia, zanim zacząłeś polować na Taulera? A tak. Miałem kontrakt w Lanexeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kowirze potrafią sypnąć złote. Wiecie, ile tam dają za utopca? Cicho, teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I paskudził na gościńcu, przez co łacno poślizgnąć się było. Starczy suspensu, przejdź do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny tron. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem rabusiów dla spokoju. I trolla, bo za jego głowę była nagroda. Bardzo. Trollowi mogłeś darować. I żreć korzonki i spać po rowach? Potrzebowałem tych pieniędzy, a po trolu nikt nie zapłakał. No to przynajmniej za niego wypijmy. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem jen. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym Umą. Długa historia. Jeździłem za Ciri, do Velen, na Skellige. W Nowigradzie ratowałem Jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co u Triss? Aha. Triss radzi sobie. A jak jej blizny po Soden? Znikły już? Lambert, to już nie jest śmieszne. Dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer, co chcesz zrobić z Umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. Jakie poczucie czasu. Poddam go próbie traw, ale tylko... Że co, kurwa? Grzecznie. No nie. Czy ty słyszałeś, co tak? Drugi raz prosić nie będę. Przepraszam bardzo. Chcesz z niego zrobić wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić Umie dawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w wiedźmina. Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Wesemir go odczaruje na parę z szaleją. No ja odczaruję. Żebyś się nie zdziwił. Staruszek swoje wie. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz...
Musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie, ale zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. Już ja widzę, że teraz będzie grubo pewnie. Nie posłuchał? Pewnie, że nie. O czym gadacie? Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. O, to widzę, będzie srogie chlanie. O, ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mewą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, do lu. Gruba impreza będzie chyba. No właśnie. To co chodziło z tą Samowiłą? Wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem, więc spróbował po swojemu z rybacką siecią. No i pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I zmorałem. Tak, jaki? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Odczepisz się kiedyś od Jen? Jak jej zaufam? Ty byś za nią w ogień skoczył. A ona tą pokrywa. Jak zawsze. Znaleźli się eksperci od miłości, cholera. Żaden z was nie był z czarodziejką. Nie bez powodu. Dobra, daj przystojniakowi spokój, bo się nabzdyczy. Patrz, już robi tę swoją obrażoną minę. Masz, Geralt, napij się. Życzymy tobie i Yennefer wszelkiej pomyślności. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Powiedzmy. Po prostu nauczyłem się, o czym z nim nie rozmawiać. To chyba długa lista. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, powiadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać panny. Czy jak to się wtedy mówiło? Smalić cholewki do ziemi. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krwochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek, nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo mu pobrudzisz. I weź pole. Ech, poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w Gipsie. Jesteś drętwy jak księgowy w Gipsie, jak hasło. No to odpalamy protokół. Nic śmiesznego. Zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nie śmiesznie. Przystojniak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił, pije do piwa. Brzmi dobrze. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem.
No proszę. Po Geralcie się spodziewałem. Ale żebyś ty? Eskel, Eskel, cicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. O kurde, w dwójce było, było. W dwójce tak samo jak i sukup. Gruba impreza, folocam. Pamiętam. O, proszę. Geralt? Pallicho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Geralt, twoja kolej? Nigdy w życiu nie... Nie uciekłem od kochanki przez okno. O, ciekawe, co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra, panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza Grychę. No dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą, tą? Tamtą, tą, 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 tamtą. Słuchaj no, Lambert. Czy ty masz do mnie jakiś żal? Ja? Nie wyższe. No, tak mi się zdaje. A wiesz, ty jesteś dla mnie jak młodszy brat. Upawy, wredny, ale brat. Gera, dla mnie się tak kurwa nie wzruszyłem. O Boże. Cholera, potłuchaj się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Eskel? Powinien był już wrócić, trzeba... Trzeba się rozejrzeć. To... zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był jak owen? Za mną w sukurs! O Boże, to będzie gruba impreza. To już jest gruba impreza. Rozlał wino i w nie wlazł. Musiałeś klękać, żeby to zobaczyć? Ja bym się schylił, on mi się chyba pożygał. Eskel, pijaku! Wyłaź! Eskel! Eskel! Jak ta mnie Nefer spała, chyba sobie jakieś wyciszenie wrzuciła na ścianę albo coś. Hop, hop! Ale jak oni tak darli mordy, to chyba tu umarłych by pobudzili. Wyłaź! Gdzie on polas? Eskel! Kuchnia chyba nie w tę stronę. Eskel! Słyszałeś? Coś jak... dyszenie rannej wiwerny. Coś zrobił. Jedna blizna w tę czy w tamtą. Jemu to już różnicy nie utrzyma. Śpi pewnie. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie. Idziemy! Tak, śpi pewnie, jak trup. Eskel! Patrz, tu jest! Z kozą śpi, no. Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pomódka! Co się zdało? Naprułeś się w trzy dupy! Co się stało? Wstawaj, idziemy pić! Ej, spokój się, pożygam.
Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza jedną. A jej lepiej nie budzić, wiesz. A ta czarodziejka, z którą gadaliście, pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosi. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie ze mną. Sounds like a plan. A jedziemy w to. Lambert, ty co masz łeb? No pewnie, że mam. To jak? Wzywamy lożę czarodziejki? Jak chcę to zobaczyć. Kurwa! O, jeden z najlepszych odcinków. Ale jak oni włączą? Dobra. Jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwizna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy... że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? No. Wiem co. Załóżmy ciuchy Yennefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? Może nie lubi to robić. Bo tak cię zasznuruje gorset, że się zezrasz. Dobra, idziemy w to. Nie marujcie, skier. Wbijamy się załaszki. No dobra. Ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Milczymy jak grób. Gruba impreza. Ale zwiozłaś fargał? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. Nie strasz Geralta. A, załóż spodnie Yennefer, a gdzie one są? O, tak, tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, w te. Nie pasuje ci do karnacji. Ohoho. Cholera, Eskel. Masz talie osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil bledę do inny pokój. O Boże. Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Loża cię dopadła. Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Loża go dopadła. To łóżek, ale już. O Boże. O, nie ma jak w domu. Dobre to było. Zaraza, co za sen. Oj, to nie był sen. Znowu się w samych gaciach obudziłeś. Widzę, że wszyscy już na nogach. I cuchnął jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Zbierze się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy.
widzę, że metoda z grobową deską i szalejem nie podziałała. Nie do końca, ale przynajmniej czegoś się dowiedziałem. Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się u mnie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans. Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześnie. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobimy z Umą? Tak. Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. No, nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Przyda się, ale... się trafił. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważać eliksiry. O, ciekawe czemu. Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, raz, chłopcy. Okej. Jak wymierzyłaś proporcje, skoro nie wiesz, kto tkwi w ciele Umy? Dokonałam skomplikowanych wyliczeń. Ekstrapolowałam dane i na podstawie symulacji... Czyli strzelałaś. Aha. Dobra. Vafail Elaine, ale po grubej imprezie. Geralt w samych gaciach. Gdzie są spodnie? Właśnie tak lepiej. Geralt w samych gaciach. Pożegna was wszystkich w tym ponurym zamczysku Kaer Morhen. Świetnie się bawiliśmy na imprezie, uśmiałem się co niemiara. A czas się pożegnać. Dzięki, do zobaczenia i cześć. Pa, pa.